Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Retropolis i dziś nastał ten wspaniały dzień, gdy w końcu możemy zmierzyć się z wyzwaniami nawigatora. Zobaczymy, jak to wygląda, idąc na standardowym poziomie trudności w las. Bo jak zapewne wiecie, las jest najspokojniejszym miejscem bądź co bądź. Na pewno spokojniejszym niż wybrzeże i jego beczki. Albo pustynia, w sumie powiem szczerze, pustyni za bardzo nie znam, ale słyszałem dużo złego na jej temat. Ale dobra, mniejsza z tym. Gra się wczytuje i zaraz zobaczymy, jak wygląda zabawa tym gościem. Dobra, pierwsze co to garncarstwo, chałupa, strażnik. Dalej nie wiem, o co chodzi tutaj, więc tego lepiej nie będę na razie robił. I co my tu mamy? Deckhands, czyli chyba jakiś taki... Okej, dobra. Czyli to jest takie po prostu wsparcie pokładowe i on ma właśnie ten stok, czyli na zasadzie jak się chyba skończy, to nie da się już tego używać. I 5 do czegoś... Swoją drogą, rabunek kiedyś działał inaczej. Dobra, 5 do czegoś, kiedy się to zagra. Za jednego szczura. I po 20 sekundach 60 zł. A, dobra, już więc co jest. Ta opcja to jest po prostu dodatkowy koszt karty, który się gromadzi wraz z rozwojem wszystkiego. Dobra. Tak więc, widzicie, teraz kosztuje 5. A wcześniej kosztowało nic. Dobra, to teraz zrobimy tak i przy okazji jeszcze, jak jesteśmy na tym etapie, zobaczmy, jak zadziała moc. 7. Czyli faktycznie, to po prostu są ładunki naszych, że tak to nazwę najłatwiej mówiąc, użyć kart. Fajne. Fajna mechanika, chociaż wkurzająca. Dobra, poziom, chałupa i karty. Mija szczury, podatek standardowo tutaj 3 karty plus 5 sekund do przetasowania. Fajna, ale ryzykowna. Tutaj kara, czyli punish, plus 5 do kosztu po zagraniu. Jak zagram, to plus 2 do ataku wszystkich, no, wybranej grupy przez 15 sekund. Szczerze wziąłbym to może. W niektórych sytuacjach czujesz, to może być po prostu zbawienne. Aha. I oczywiście rabunek. Jeszcze się opłaca go zagrywać, dopóki nie mam 60 kosztu tamtego. Więc, no wiecie, nie będę się nawet z tym powstrzymywał. I teraz tak, wiosłowanie. Zamiast tego mamy już tego gościa i strażnika, ale strażnika nie mogę. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Room, 60 zł, 5... Znaczy 5 sekund do odnowienia. Okej. Znowu ich. A szkoda, że coś lepszego. Mur, zasadzka i wieża. Wezmę mury. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało za chwilę. Muszę przyznać, fajna jednostka z nich. Tak na pierwszy rzut oka. Ale są naprawdę powolni. Więc w kwestii poruszania się to raczej lepiej ich trzymać na jednej linii, wiecie. Nie przeszkadzać. Ale tak czy jak, statystyki 3 na 26. Moim zdaniem bardzo dobre jak na startera. Ale dobra, nie będę może tego jakoś szczególnie oceniał, bo w sumie jeszcze nie znam się aż tak dobrze. Dobra, rozbudowa, poziom, złoto. Niech będzie poziom. Lepiej będziemy mogli zagrywać te karty. Dobra, to, strażnicy. I niech idą szybciej. I okej. Mamy to wszystko. I nie bym mógł postawić mura, ale... O, dobra. W ten sposób, dobra. Ale właśnie chciałem powiedzieć kontynuując, nie postawię go jednak, bo mamy armię tak skonstruowaną, że... Jeśli by się pokazało, że tam jest, a oni by poszli tutaj na murze czy coś, to by nie dotarli nigdy. I dobra, przy okazji tutaj trzymie szczury, jakaś umiejętność albo doradca. Oczywiście, że doradca. A jest nim... A, jedna losowa karta militarna przy każdym przytasowaniu, dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Zasadzka, wieża. Wieża. I teraz tak. Sytuacja jest jaka jest, niezbyt ciekawa, wiem co. I robię chyba najgłupszą głupotę, jaką można było zrobić. Tym samym biorę kolejnego doradcę i to. O. Okej, fajne. Fajne, ale ryzykowne. I dobra, dodajemy. I teraz powinno być 7. Jest 7, dobra. Połowa złota za, w zamian za to, że fala będzie później przychodzić, zdecydowanie. Teraz przy okazji zobaczymy, jak to działa. Faktycznie, tylko 15 sekund przetasowania. I dostajemy dużo kart. Szczur armatni? Plus 40, kiedy się go postawi. Wow, ale... Na razie jest za darmo. A ja cię, ale to jest...
powiem szczerze, to jest moja ulubiona jednostka, jeśli chodzi o takie wyprawy stricte, jakby to najłatwiej powiedzieć. No moje takie wypady stricte związane z właśnie przygotowywaniem obrony przed beczkami. Szczur armatni z Englisha, Mortar Rats, polecam każdemu. Chyba się zmienili, chociaż niewiele z tego co widzę. I zdecydowanie jak ktoś mi tutaj padnie, to jednego takiego muszę postawić. No szkoda tylko, że mam ich jako tą kartę tymczasową. Dobra, poziom przywódcy za połowę złota. Mogę wziąć. Okej, dobra. Dobra, króciutkie cięcie, bo wołali siostrę, a siedziała obok, więc dobra. I teraz tak, wiosłowanie. Liczyłem na to, że dostanę chałupę. Dobra. No niestety, przepadnie nam szczurek. Ale przynajmniej mamy przytasowanie trochę szybciej. I handgunner. Okej, nie wiem kto to do końca i jak to ma działać, ale widzę jedną bardzo ciekawą rzecz. 5 ładunków plus 3% prędkości ataku za każdy ładunek. Tym samym zrobię to w ten sposób i przygotuję sobie tam armię. Mogę, że nie uczniem, że idą z tej strony. Nie, nie idą. Dobra, ale tak czy siak, tu mamy już dobrze przygotowanych, zróbmy tak. Teraz mają 8, więc 24%. Postawmy. Tylko, o, mogę sprawdzić, czy nie mają to na stałe, czy tylko przez chwilę. Bo jeśli przez chwilę co zmarnowałem, jeśli na stałe to fajnie. Dobra, ser. Znaczy jaki ser, ten zboże i to coś. I przytasowanie. To prawda tylko szybsze o 1 sekundę. O, okej. Okay. Jednostka, która ma bonusy do ataku, ale tutaj widzę już, że tylko przez jakiś czas po wystawieniu, fajne. Spowiedź, czy coś tego typu to jest chyba, czy tam zeznanie. Odrzuć kartę, minus 30 tego całego zwiększenia kosztów tej karty, którą odrzuciłeś. Fajne. A tu mamy... Co 120 sekund możesz kupić kartę innego przywódcy? Fajne. Ale nie, powiem wam szczerze, wezmę to w ten sposób, będę mógł za darmo sobie później złoto generować. Co może być mocne, dobra? To tutaj mamy... Okej, złoto. Dobra. Trzeba przygotować tą stronę, więc tak, 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 oczywiście. Dużo nie zdziałam. Więc poczekam, aż oni tutaj jeszcze podejdą. Jak już będą, to tego Marine oczywiście tutaj zarzucę. Nawet teraz dużo statut nie będzie. I przetasowanie, oczywiście o kilka sekund krócej i trafiło się. Dobra. Więc zacznijmy od tego, że nie spodziewałem się tej karty. Szczególnie w takiej formie, w jakiej ją tutaj widzę. Patrzcie. Rzucamy. I co 30 sekund, z tego co rozumiem, moja... Moja ta, jakaś jednostka będzie zwiększała swój atak na stałe. Dobra. Ciekawe. O. Mury i domy. Nic lepszego nie mam na razie do wyboru. Więc niech będzie. No i oczywiście z tej strony idą, kiedy nie mam tutaj przygotowanego niczego. Skorzystajmy w taki sposób. Garncarstwo i chałupa oczywiście. O! Ja akurat sobie staniłem to, co chciałem stanić. Prawo ja. Dobra. Teraz co my tu mamy? Kolejną chałupę oczywiście, tyle to wiem. I mur, który w sumie mógł nie stawiać, bo zaraz będzie padał, ale... Nawet jeśli ma być ranny czy coś, to niech sobie będzie. Najważniejsze, że w sumie tak czy jak się udało to ogarnąć. I dobra. Lecimy dalej. Okej, mamy karty ładunkowe wszystkie. Mam nadzieję, że tak, a jeśli nie, to że chociaż najważniejsze mamy, okej. On, tak. Rabunek tym razem za darmo, super. Wiem, że znowu kolejność pewnie zepsułem mi to mocno. Ale coś tam przyjmuję. Dobra. Mamy kolejną nagrodę, zobaczmy co to za karty. Mur obronny, fajne, o. Okej. Fajne, naprawdę fajne. Ale wiecie co? To jest moim zdaniem dużo lepsze. Nie dosyć, że to jest jedna z kart, którą kiedyś miałem zawsze ze sobą, jak tylko się trafiała. Tutaj proszę. 7 użyć, z tego co widzę. Nie jest to jakoś szczególnie dużo, ale zawsze można, wiecie, przedłużać. 72, więc drogie. Ale efekt super. Dodaj dwie losowe
karty jakości pospolitej bądź rzadkiej, jednorazowego użytku, czyli czy tam są takie te, które wiecie, odrzuca się i znikają, jak się właśnie odrzuci, do ręki. Bierę. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale bierę. Więc tak, teraz mało złota, więc w sumie zrobię w ten sposób. Ciekawe. Czyli darmowy, ale zwiększa się po prostu potem jego koszt i ze zwiększonym kosztem on się wzmacnia. Fajna karta. Dobra, postawię go tutaj. I teraz tak, rabunek. W sumie jest tani, to można. Jeden serek. Kupiec, co masz? Okej, Marin. Nie jest do końca może to, co bym chciał. Zaryzykujmy i... Nie opłaciło się ryzykować kartę za 28, tutaj za stówkę. No ale właśnie wracając, tego Marin chyba sobie wezmę. Później będę odrzucał ich, to Marin jest lepszy. Przynajmniej ma większe statystyki na start już. I dobra, nie. Resztę teraz nie będę brał. Dobra. Teraz fishing. Medic. Powiem szczerze, fajnie. Natomiast restauracja, nope, nie skorzystam. Okej, okay, znowu z dwóch stron atakują, będzie dobrze. Tak czy siak. I teraz co tu mamy? To 60 sekund zwiększy to wszystko, okej. Okay. Minus 30 tego negatywnego efektu do wszystkich kart, jeśli nie grasz przez 10 sekund i upolowanie. Nie. Nie, powiem szczerze, nie. Na obecną sytuację nie wiem, co byłoby najlepszym wyborem, ale powiedzmy, że zacznę się żegnać z serem. Potem pożegnam się z podstawową jednostką, tak dosyć standardowo. Nowe wydarzenie, co tu mamy? Doradca budynków, umiejętności ekonomicznego. Ekonomiczny, zobaczymy, co my tu mamy. Dziękuję bardzo, gro. Mój ulubiony doradca, zdecydowanie. Dobra, jak tutaj jest sytuacja? Nie najlepiej, więc jednego tutaj może dostawię dla bezpieczeństwa. I przemieszać. Dobra, misjonariusz, super. Więc misjonariusz tak. Jeden tutaj, drugi tutaj, póki mam okazję z nich korzystać, tak? I nie mam już miejsc, więc Marin się trochę zmarnuje. Ale nie ma co narzekać. Doładujemy przynajmniej karty i będzie spokój. Swoją drogą, tego Marin chyba warto byłoby ulepszyć, patrząc jaki ma efekt. Pewnie po ulepszeniu będzie ten efekt jeszcze lepszy, więc... Po prostu taki ulepszony Marin może będzie w stanie zdziałać dosyć dużo. Nie zwracając uwagi na to, że... O, i jest problem. Doradca, ale minus jeden. Nie najlepszy wybór, ale niech i tak będzie. Poziom przywódcy, albo dom, poziom przywódcy. I teraz tym bardziej Marin się opłaci ulepszyć. A dobra, przemieszanie. Sytuacja tutaj jak wygląda, w sumie bardzo dobrze. Tutaj nie najlepiej, więc... No, w sumie mogłem Marin... Nie, nie mam go już. A, to rabunek oczyszczamy, standardowo. I tym razem dostaję... Okej. Nie trafiło się, powiem szczerze, tym razem chyba nic przydatnego, więc... Po prostu przetasowanie. Standardowo skrócone. Teraz... Teraz gro. Sytuacja nie jest najlepsza, dostaniecie Marin. W sumie gdybym go nie stawił, to miałbym już tego, Mortar Rata. Z tego co widzę, trochę mi zasięg skrócili, nawet trochę bardzo. Ale spokojnie. Ustawię go tak czy siak. Ale proszę, może tak, żeby lepiej, żeby nie dostawał obrażeń. Okej, teren, legendarna karta i coś. Latarnia. Fajne. Powiem szczerze, naprawdę bardzo fajne, ale z drugiej strony, no. Nie muszę chyba mówić, co wybieram. Dobra, garncarstwo, fishing. Zobaczymy, może coś fajnego będzie, nacisk. Nic. Nic szczerze takiego istotnego. Staniłem sobie kartę, która, ale... dalej to nic nie daje. Handgunners. Karta, którą chyba w sumie... Dobra, nie chyba... W sumie tylko na pewno. Właśnie bym chciał posiadać, a tutaj stocznia.
Dodam ci jakieś karty statku na bazie wyboru z dwóch. Okej. Okay. Nie jestem pewien. O, reload. Odrzuć kartę plus 3 do ładunku. Zdecydowanie. Gdybym tylko handgunnersów mógł w ten sposób sobie zarzucić, to byłoby super. Przy okazji mam tego dużo, to mogę zrobić tak. Jak tylko będę miał wolnego szczura, to zdecydowanie handgunnersów zarzucę. I dobra. Jest coś jeszcze, co muszę zrobić? Chyba nie. Dobra, zginął, więc handgunner, szybciej. Kolejny zginął, więc jeszcze jednego i strażnika w sumie po to, żeby był. Dobra, skrzynka. W skrzynce co mamy? Pudło. Okej, czyli nic wielkiego. Wikt. Odrzuć kartę plus 3 karty następnym razem. I stocznia, znowu to coś. A czemu nie? Zobaczymy, jak działają statki. Dobra. I tak. Co tu mamy? Przeładowanie. Teraz już to nie jest aż takie ważne. Ale jako, że mam kompletne szczury, to do czego ładunków by dodać? Do Marine w sumie. Bo nic lepszego nie mam. I teraz tak, stocznie. Zobaczymy, jak działa za chwilę. Tutaj sytuacja opanowana. Tutaj niestety nie. Za bardzo. I teraz tak. Nie jest to może najlepsza opcja, ale niech będzie. Tutaj... A. Okej. Okay. Coś tego typu. Nie będę ukrywał nic wielkiego, ale... Dostałem tę postawę. Ej, chwila, w sumie w ten sposób można zdobyć nawet fabrykę skorpionów. Jeśli serio tak jest, to byłoby super. Powiem wam szczerze, jestem skłonny nawet pomóc, kiedy tylko będzie okazja, skorpiona dostać, byłoby super. Chociaż nie wiem, czy nie jest potrzebny. Pomijając to, że naprawdę super by było dostać tak nawet preferencji osobistych co do skorpionów, no to... Poza tym nie wiem, czy on jest też taki super. Dobra, zdecydowanie chałupa. Wiem, że mógłbym wziąć coś lepszego. Obiektywnie mówiąc, usuwanie zbędnych kart, ale no, bez przesady, chałupa jest potrzebna i to bardzo. Dobra. Garncarstwo i teraz proszę o fabrykę skorpionów. Dobra, nic wielkiego, więc wzmocnimy po prostu obrażenia tej wieży. Pierwsza pomoc. Super karta, ale... No niekoniecznie do tego, co teraz potrzeba. Misjonariusz z tej strony, gdzie boss, to niech będzie tutaj. Barni też tutaj. Coś jeszcze z takiego ważnego do zrobienia? A na tej ręce już nie. Oczywiście. Oczywiście się zaczynałem spore kłopoty. I nie mógł przyjść lepszy boss. Nie, nie mógł. Musiał ten przyjść. Jełop, jeden. Ale plus jest taki, że przynajmniej on nie atakuje moich jednostek. Sam w sobie. Tylko on po prostu stara się po prostu pozbywać. Jak to się nazywa? No, on się stara pozbywać budynków i murów tylko i wyłącznie, więc... Dobra, przynajmniej tyle. Przynajmniej tyle. I tak już nie powinien teraz zbudowywać, teraz powinienem skupić się na... właśnie wiosłowaniu i w ten sposób gromadzić oddziały, które będą mnie ratować przed porażką, nie. Okej, okay, Marin. Super, kolejny Marin się trafił, więc dobrze, co jak złoży, no w nim. Dokładnie był błąd, powiem szczerze. Zatrudnienie. Of Conjurer? Nie wiem, o co chodzi z tym Of Conjurerem, ale okej. Okay. Jeśli nie ma, to jest chyba ktoś od... szamana? Okej, okay, legendarna karta, jakaś fajna. O, jest ta cała... jak to się nazywa? Latarnia morska... Biorę. Zdecydowanie. I teraz zatrudnienie jak działa? Aha. Nie najlepiej, ale przynajmniej mamy rozwiązanie problemu chwilowo. Handgunners. Dziękuję, gro. Dziękuję. Handgunnersi będą moimi ulubieńcami, zdecydowanie, jeśli chodzi o te jednostki takie ogólnodostępne, podstawowe. Pawn Shop, czyli w sumie Lombard, dobra.
Nie. Chałupa. Zdecydowanie chałupa. Poziom przywódcy, koszt wszystkich budynków. Losowa epicka karta budynku. Apartament. Liczyłem coś lepszego, ale dobra. Może być. Przy okazji, jakby się wydaje się, albo to ten tutaj oddział, to są wiewióry. Dobra. Teraz mógłbym sprawdzić kolejną chałupę, ale muszę się pozbywać serów. Nie ma przebacz. Po prostu to jest już zbyt istotne. I tak, to mogę postawić tu. W sumie tak to też zrobię. I cóż, ciężej będzie się teraz kupował przetasowania. Ale same w sumie przetasowania będą teraz też potężniejsze. Więcej kart. Dobra, rabunek. Ja w sumie mogę. Tak na styk. O Jezu, no co chcecie znowu? To całe złoto. Walka się rozpoczyna. Niestety, walka się rozpoczyna. Kolejna fala. Ze walki. Nie wiem, czy to mądra decyzja, ale niech będzie. Nie mam tu nic istotnego. No i oczywiście danger. Nie chciałbym go używać, jeśli nie muszę. Jednego tutaj takiego mają, to teraz jego tutaj bym dorzucił. Apartament, od razu tu tak. I teraz dobra. Dom, tak. Jednego tu. Jednego tu. Szczur armatny tutaj, bo szczerze widzę, że jest dużo gorsza sytuacja. Też może podobnie kiepska. Ser. No niestety dangera mogą nie używać. Fajnie by było z nimi, żeby przyspieszały po prostu przytasowywania, ale no już za późno. I dobra. Co tu mamy jeszcze takiego? W sumie nic, ale zaraz będzie bossu, więc... Przydałoby się przygotować po prostu jak najlepszy oddział do obrony tego wszystkiego. Serio? Musiał akurat znowu być taran. Myślę, że to jest ten aspekt, którego... No, po prostu jest ten aspekt, którego nie lubię tylko w Retropolis, że... Jeśli ma się pecha, to będę zawsze trafić na tych bossów, którzy akurat... Tak jak ten, masakrują to, po prostu wykorzystują idealnie. No, już się plączę. Po prostu masakrują wszystko i wykorzystują największe słabości... No. Danego gracza. Okej. Dobra robota. Gro. Ekspansja, lepsze karty, legendarka. Kolejna latarnia, dałbym kolejne dwie... karty. To jedna karta. Latarnie są lepsze, tylko że... zdrażałem to mocno. Fajna karta też, a z drugiej strony ulepszenie. Muszę sprawdzić tutaj 5% za wszystko, ale na jednorazowca niestety się nie opłaca. U Marines 15. Podstawowy atak jest 6. Tutaj mamy dwie epickie lub legendarne karty. Powiem szczerze, kuszące. Wiecie co? Muszę to sprawdzić. Pewnie to tak nie zadziała, że będę miał teraz tą kartę na stałe. A musiałem sprawdzić. Tak, błąd graficzny. Zmarnowałem co padło ulepszenie, ale... Czy żałuję? Nope, zdecydowanie nie. Dobra. A właśnie, przy okazji znowu kupiec. Może dostaniemy teraz te swoje... szczury właśnie na stałe. Nie, oczywiście, że nie. Ale naprawia. Zdecydowanie naprawa musi być. Dobra. Coś jeszcze takiego ważnego? Nie, ale mamy statki. Okej. Statek transportowy, 5 ładunków. A więc... odrzuć kartę, zmień kartę, znaczy odrzucą kartę wylosową, rzadką lub... pospolitą kartę militarną innego przywódcy. Tym razem będzie Caravan Master. Docelowa karta zmienia się za każdym razem. Okej, fajny statek. Tutaj po 120 sekundach zdobyć kartę skarbu, a tutaj odrzuć kartę, budynek, dobra. Ciekawe, weźmiemy tego statka. Caravan Master, jak działa w ogóle? Aha. Dobra, nie jest to nic takiego wspaniałego, ale dobra. Skorzystałem zdecydowanie, jakieś tam nieciekawe karty, będę mógł wymienić na coś lepszego. Przynajmniej. Dobra, przetasowanie. I teraz tak, pirat, bo on jest w sumie darmówką na obecny moment.
Statek transportowy, no, na Caravan Mastera nic, nie będę wymieniał. Najprościej w świecie mi się to nie opłaca. Statek transportowy, do widzenia. Tutaj coś dostawam. Dobra, dostawam. I tak by znikła, więc dużo to nie da. Przeładuj to. To mogę już odrzucić. Ma więcej ładunków na przyszłość. Ta strona jak się trzyma dobrze, tutaj jak? W sumie też bardzo dobrze. W sumie dziwne, żeby było źle, jak mam tu tych, no tych pił, którzy mają jeszcze plus 35% do prędkości ataku. Dobra, zobaczmy karty. Okej. I domek, chyba wezmę domek szczerze, bo jak zwykle mi brakuje ludzi. I teraz co mamy? Oczywiście dom, więc postawimy. Jakiś event, poziom przywódcy, ulepszy osobą kartę wojska. Czy mam jakąś kartę, która jest tego warta? Dobra, zaraz kupujemy. Okej, nota na przyszłość może ulepszyć kartę, która jest tymczasowa. Ja tu mówiąc, znowu zmarnowałem okazję. Szkoda. Dobra, to jest tak, Marine. Zdecydowanie Marine. Wyznanie grzechów, tak, na ciebie. I co dostaliśmy? Okej. Mhm. Dobra, nie wiem jak to ma działać do końca, ale jeśli będę miał wolnego jednego ludzia, co skorzystam z tego trona na pewno. I dobrze rozumiem, to on po prostu sobie będzie stał i z czasem będzie zarabiał złoto, czy coś. Dobra, mniejsza z tym. Nie wiem, to wiecie, złoto było mi jakoś szczególnie potrzebne, ale no. Mogę skorzystać z tego, zobaczcie jak działa Ratron przy okazji. O. Latarnia. No, powiem wam szczerze, byłbym głupcem, gdybym odmówił w takiej sytuacji. Dobra. Dalej niech nie ginie, jak tam ta sytuacja z tej strony. W sumie powiem wam szczerze, nie czuję, żeby tu był jakikolwiek problem. Dobra, teraz co tu mamy? Tutaj jest szkil, tutaj to było chyba budynki, a tutaj? Ekonomiczne. O, wezmę to, może jakieś fajne budynki przynajmniej będę mógł zdobywać. Znaczy, no nie mówię, że na pewno znajdę, ale może. Swoją drogą? No potem zaczynam coraz bardziej czuć, że... Dobra, dziękuję. Mam już tego Latrona. Coraz bardziej właśnie zaczynam czuć, tak wracając z tego tematu, że jakby to miało być, nie być, to... Każdy kolejny przywódca odblokowywany tak naprawdę. Jest coraz to ciekawsze, co teraz będzie. Milicja. Nic szczególnego, dobra. Ale to wracając teraz do innych rzeczy. Co tu miał usunąć? Jednego z nich, bo w sumie co, nie potrzebuję dwóch takich kart. Chociaż wiem, dużo kart się przyda i w ogóle, ale... No nie ma sensu moim zdaniem po prostu trzymać, wiecie, tak tylko kart, dlatego żeby mieć ich dużo. Jak coś jest badziewnem, to... Znaczy badziewiem, nie badziewnem. To tu jest badziew i tyle. Nie, kupcu. Na kolejną latarnię to ty mnie nie naciągniesz. Ale murek z chęcią kupię. I co tu jeszcze? Może być ciekawe. Dobra. Do widzenia, kupiec. I okej, jak dostaliśmy ściankę, to... O, wróciło. Nie wiesz, już... Mamy tak... No, mamy tyle kart, że talia co chwilę będzie do nas po prostu powracać. Super. Dobra, w takim razie osłabiamy jego koszty. Rybołówstwo, ołtarz, ne? Kusznik. Przestań, proszę, nie hałasuj za bardzo. Oczywiście, będą uciekać. Szkoda, że nie ma opcji jakoś ich zatrzymywać tutaj na zasadzie... Nie wiem co, ale... Dobra, nie się z tym. Nie ma sensu tego trzymać w takiej sytuacji. Dobra. W ogóle się mocno uzdrowili tak nagle. Dobra.
może tego nie przegramy. A nawet jeśli tu i tak, 20 fala. Pierwsze spotkanie z tym przywódcą, moim zdaniem, idealnie. Okej. No, Malin. Zdecydowanie on. Tutaj. Okej. Nawet nie wiem, jak to do końca ma działać, ale tak. Wiem, coś to niech będzie zamiast. Zamiast naprawy. Wiem, że może być ryzyko, a co tutaj mamy? Tartak, dobra, to kart, tartak zamiast tego. Nie. To był błąd. Zdecydowanie to był błąd, dobra. Tak, 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 tak. To nawet nie ma co, ale niech będzie wysłuchanie, tak. Tak. O. W sumie jestem idiotą. Ponownie. Powinien już dawno przysłać tutaj ten oddział. Ale tak to jest, jak się nagrywa w takich godzinach jak ta. Dobra, mający rycerz. Co? To koniec. Teraz już to widać. Zanim oni dojdą, to już będzie za późno. Ale dobra. Niestety, że tak to powiem, moja wina, mea culpa, jak zwał, tak zwał. Na przyszłość? Powiem szczerze, chciałbym jeszcze nim mocno pograć. Widzę już jedną rzecz. Trzeba jak najszybciej zdobyć tych handgunnerów, czy jakoś tak. Oni będą po prostu nam wygrywać gry. Jak będzie oczywiście bezpośrednio już w praktyce się zobaczy, ale tak jest mój, no moja opinia, jak póki co. Okej, dobra, przy okazji mam barda. Karta, która nie bije, ale za to widzę, że ma po prostu jeden ładunek i wsparcie plus jeden do ataku wszystkich sojuszników na tym samym murze, inaczej mówiąc, za każdą kartę zadania, którą zdobywam. I to akurat, powiem szczerze, nawet wiem co i jak. I dobra, tutaj zdobądź kartę zadania. No, zdecydowanie ciekawe. Szczególnie się na dawne standardy zadań, gdzie tam, powiem szczerze, jak się dobrze rozegrało, można było stworzyć z milicjanta podstawowego kartę, która miała ponad 1000 ataków. Nie wiem, jak teraz będzie oczywiście, ale okej, fajne. Bard może być też dobry, wyobraźcie sobie tych handgunnerów plus barda. I dwie karty, kiedy odrzucasz kartę zadania. No okej, fajne. I powiem wam tyle. Mi się bardzo spodobało się granie nawigatorem. Co prawda jest to trochę męczące w niektórych momentach, że karty się podrażają w większości i to, że tam są te ładunki, ale po prostu daje mu unikalności. Tak więc następny odcinek prawdopodobnie będzie znowu nawigatorem. A na obecny moment to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i trzymajcie się. Hej, hej.